Posiadanie broni to bardzo fajna rzecz. Broń można trzymać w domu, ale tylko w sejfie. To już o tym dobrze wiecie i mówiliśmy o tym wcześniej. Natomiast są takie miejsca, w których sejf powinien być troszeczkę inny niż te zwykłe metalowe, czarne. Od chociażby domek myśliwski, gdzie taki sejf metalowy wyglądałby po prostu obrzydliwie i burzyłby ten pełen rogów, trofeów, ład, który tam panuje. No i właśnie Marcin może coś nam na temat powiedzieć, jak zrobić, żeby taki sejf wyglądał bardziej okazale, no i pasował do takich wnętrz. Wszystkie sejfy możemy zabudować, wykończyć dowolnie, prawda, więc możemy je zabudować drewnem, jakąś płytą laminowaną, bądź po prostu polakierować na wysoki połysk, tak jak na przykład są lakierowane samochody. A wiesz, brudny Harry czasami przychodzi i rzuca swoją broń od tak, ale są ludzie, którzy dbają o broń. Taki sejf metalowy w środku no, trochę rysuje sprzęt, który jest naszym, waszym ukochanym, wymarzonym sprzętem. Co wtedy? No, można dodatkowo zrobić, wyłożyć, prawda, sejf wykładziną jakąś ozdobną. Mamy w ofercie też niektórych producentów, którzy to robią standardowo. Oklejają, wyklejają sejfy wewnątrz wykładziną. Tak też powiedzieć, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, salon urządzony w odpowiednim klimacie, nie wiem, Ludwik XV, tak by się ktoś uparł, to może taki sejf zamówić wykonany w podobnej konwencji. Oczywiście, jak najbardziej. To jest precyzyjna praca stolarza, a bardzo czasochłonna, no, ale mimo wszystko do zrobienia, tak? To jest bardzo ważne. No i druga kwestia. Taki pokój, w którym stoi sejf, też powinien być odpowiednio zabezpieczony. Niektórzy wychodzą z założenia, że im więcej barier do pokonania, tym lepiej w przypadku, kiedy broń leży w domu. Są przeróżne zamki do drzwi. Można zamontować zamek klasyczny na kluczyk, ale widziałem u was jakieś takie nieprawdopodobne zamki, nawet chyba na odcisk palca. Zgadza się, to są zamki biometryczne. Wiadomo, elektronika jest wygodna w użytkowaniu, prawda? Bo nie potrzebujemy kluczy, już nie mamy dziurawych kieszeni, tylko przychodzimy, wpisujemy kod, bądź tak jak mówisz, przykładamy palec i drzwi są otwarte. Te zamki też są wykonane w różnych klasach odporności, także dla ewentualnego włamywacza będą nie lada problemem. Nie, na pewno nie gorszym niż taki zamek tradycyjny, kluczowy. No i tym sposobem kilka słów rzekliśmy na temat tego, jak zabezpieczyć broń przed kradzieżą na dwa sposoby. Pierwsze to sejf, drugie to sejf, który wygląda jeszcze do tego bardzo okazale. No i jak zabezpieczyć pomieszczenie, w którym stoi sam sejf. Jak mówiliśmy przed chwilą, im więcej barier po drodze, tym lepiej.